Cześć, witajcie w nowym filmie. Zmiany klimatu mają niezaprzeczalny wpływ na nasz świat, co ma dramatyczne konsekwencje dla ekosystemów. Rzeki, jeziora, a nawet oceany wysychają, zmieniają się i przybierają nowe formy. Obszary, które kiedyś były bogate w wodę, teraz wysychają, zmieniając krajobraz, jaki znamy. Dziś przedstawiamy 20 odkryć, które zostały znalezione w wyschniętej wodzie. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. W 2022 roku warunki suszy w Teksasie odkryły ślady dinozaurów, które normalnie są ukryte przez rzekę Paluxy. Ślady dinozaurów były ostatnio widoczne w 2000 roku, ale poważna susza spowodowała wyschnięcie rzeki i ponowne odsłonięcie śladów. Szacuje się, że mają one około 113 milionów lat i zostały wykonane głównie przez mięsożernego Acrocanthosaurusa, który żył w okresie wczesnej kredy. Susza odsłoniła około 140 śladów pojedynczego dinozaura, z czego 60 było widocznych, gdy woda w rzece opadła. Inne ślady zostały pozostawione przez Sauroposeidona, dinozaura, który mógł osiągnąć do 18 metrów wysokości i ważyć do 40 ton. Zachowane w wapieniu ślady dinozaurów są w pewnym stopniu chronione, ale wietrzenie i erozja ostatecznie je zniszczą. Są one imponujące nie tylko dlatego, że są fajne, ale także dlatego, że mogą zaoferować cenny wgląd w codzienne życie dinozaurów. Numer 19. Niegdyś kwitnący 20-wieczny kurort. Miejsce to zostało zanurzone pod wodą, ale obecnie doczekało się zmian. Zatopiona wioska Villa Epecuen znajdowała się wzdłuż brzegów jeziora Epecuen. Było to popularne miejsce wypoczynku przez wiele dziesięcioleci ze względu na lecznicze właściwości bardzo słonej wody. Kurort był szczególnie preferowany przez zamożnych i celebrytów, a wysokiej klasy obiekty zostały stworzone, aby zaspokoić potrzeby elitarnych klientów. Jednak w 1985 roku pękła tama, zalewając cały kurort i grzebiąc go pod wodą o głębokości 10 metrów. Wioska pozostawała pod wodą przez prawie 25 lat, aż w 2009 roku deszczowa pogoda zaczęła się odwracać, powodując wynurzenie wioski. Dziś wioska jest całkowicie zdewastowana. Jest uważana za opuszczone miasto duchów ze zniszczonymi budynkami, zardzewiałymi pojazdami i szkieletami drzew wystającymi z płytkiej wody. Mimo to wioska stała się popularnym celem turystów z całego świata, którzy przyjeżdżają podziwiać to miejsce i robić zdjęcia. Numer 18. Skamieniały las w Bord to liczący 4,5 tysiąca las położony w walijskim nadmorskim mieście Borw. Przez wieki obszar ten stopniowo pokrywał się piaskiem i wodą. Dopiero w 2014 roku pojawił się ponownie po tym, jak potężny sztorm usunął duże ilości piasku z plaży. Odsłonięto pozostałości gatunków drzew, takich jak dąb, jesion i brzoza, a datowanie radiowęglowe datuje na około 1500 lat przed naszą erą. Ubogie w tlen właściwości tego obszaru pomogły zachować szczątki. Las jest związany z mitem o zatopionej cywilizacji znanej jako Cantre Gwaelod, rodzaj walijskiej Atlantydy. Zwolennicy zaginionego miasta wierzą, że zakopany las mógł być częścią mitycznej krainy. Według lokalnych legend, strażnik o imieniu Seidhain był pijany i nie zamknął śluz. W rezultacie ziemia została zalana, a wielu ludzi utonęło, z wyjątkiem kilku, którym udało się uciec na wyższy poziom. Numer 17. Wioska o nazwie Acereda w Hiszpanii została zatopiona w 1992 roku w celu utworzenia zbiornika Alto Lindoso. Ale teraz, gdy zbiornik jest wypełniony tylko w 15%, ruiny wioski stały się ponownie widoczne. Odwiedzający to miejsce odkryli częściowo zawalone budynki, gruz, a nawet stary rdzewiejący samochód. Ponowne pojawienie się wioski przyciągnęło dużą liczbę turystów, z których niektórzy pamiętają wioskę sprzed powodzi. Acereda znajduje się w północno-zachodnim regionie Galicji w Hiszpanii, w pobliżu granicy hiszpańsko-portugalskiej. Kiedy zbiornik został zbudowany w latach 90., został zatopiony. Z powodu uporczywej suszy zbiornik za tamą prawie się opróżnił, odsłaniając ruiny wioski, która znajdowała się pod wodą przez prawie 30 lat.
Niesamowita atmosfera wioski rozpaliła również wyobraźnię wielu osób, które przyciągają historie o opuszczonych miejscach i zaginionych cywilizacjach. Numer 16. Rzeka Eufrat jest ważną rzeką w zachodniej Azji, z bogatą historią, która wspierała życie starożytnych cywilizacji. Podczas suszy, kiedy rzeka wyschła, znaleziono dosłowne skarby i prawdopodobnie biblijne odkrycia. Wśród nich jest całkowicie zaginiony zamek i niesamowity tunel. Zamek Hastek jest niezwykle intrygujący i przypomina wyprawę, ponieważ jest wykuty w górze wzdłuż rzeki Eufrat. Kiedy zaczęto budować tamtamę, został całkowicie zatopiony, a obecnie można do niego dotrzeć tylko łodzią. Dla zwiedzających i historyków dostępne są różne pomieszczenia połączone długimi korytarzami. Znaczny spadek poziomu wody w rzece Eufrat ujawnił podziemny tunel z dobrze zachowaną konstrukcją i nienaruszonymi schodami. Pozostaje jednak pytanie, kto go zbudował? Pierwotną odpowiedzią byłaby starożytna cywilizacja, ale niektórzy uważają, że tunel ten jest rzeczywiście wspomniany w Biblii i prowadzi do miejsca, w którym uwięzieni są aniołowie. Którą teorię wolelibyście uznać za prawdziwą? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 15. Słyszeliście o Stonehenge w Anglii, ale co z tym podwodnym wariantem znajdującym się w Hiszpanii? Dziesięciolecia suszy nękały tę ziemię, ujawniając w pewnym momencie coś niesamowitego. Prehistoryczny kamienny krąg, znany jako Dolmen of Guadalperal, wyłonił się z wód zbiornika Valdecanas w hiszpańskiej prowincji Caceres. Krąg składa się z dziesiątek megalitycznych kamieni i szacuje się, że pochodzi sprzed 5000 lat przed naszą erą. Miejsce to zostało odkryte przez niemieckiego archeologa Hugo Obermayera w 1926, ale zostało zatopione w 1963 roku w ramach Krajowego Projektu Rozwoju podczas rządów Francisco Franco. Od tego czasu dolmen stał się w pełni widoczny tylko 4 razy, ostatnio w 2019. Pojawienie się dolmen jest postrzegane jako rzadka okazja dla archeologów do zbadania kręgu, zanim ponownie zniknie pod wodą. Odwiedzenie tego miejsca jest również interesujące dla turystów, więc jeśli jesteś tym zainteresowany, zarezerwuj bilet tak szybko jak to możliwe. Lokalne stowarzyszenia historyczne i turystyczne opowiadają się za przeniesieniem kamieni, podczas gdy inni uważają, że dolmen powinien pozostać w obecnej lokalizacji ze względów kulturowych i historycznych. Numer 14. W ostatnich latach największe słodkowodne jezioro w Chinach, Poyang Lake, stopniowo wysychało z powodu małych opadów deszczu i wpływu tamy trzech przełomów. W rezultacie odkryto pozostałości kamiennego mostu z czasów dynastii Ming, która rządziła Chinami w latach 1368-1644. Starożytny most, znajdujący się w prowincji Jiangxi, był w całości wykonany z granitu i miał około 2930 metrów długości. Szacuje się, że ma prawie 400 lat, a most został zbudowany w celu ułatwienia transportu i handlu w regionie podczas dynastii Ming. Uważa się, że był to kluczowy łącznik między północną i południową częścią Chin, łączący prowincje Jiangxi i Hubei. Most znany jest również jako Kamienny Wielki Mur ze względu na swoją imponującą długość i konstrukcję. Został on zbudowany przy użyciu unikalnej techniki, w której granitowe kamienie zostały połączone bez użycia cementu lub zaprawy. Ta specyficzna technika była również powszechnie stosowana w starożytnej chińskiej architekturze. Ponadto został zaprojektowany tak, aby wytrzymać powodzie i inne klęski żywiołowe w regionie. Numer 13. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak żyli rzymscy żołnierze w przeszłości? Zbiornik Asconchas w Hiszpanii został utworzony w 1948 roku przez zalanie rzymskiej osady znanej jako Aquis Quercenis. Podczas gdy części osady były czasami widoczne przez cały rok, gdy poziom wody wzrastał i opadał, niedawna susza sprawiła, że całe stanowisko archeologiczne stało się widoczne po raz pierwszy od dziesięcioleci. Zbudowana w 75 roku naszej ery i opuszczona około 120 roku naszej ery, osada służyła jako tymczasowy fort i umocnienie wojskowe, podczas gdy Rzymianie budowali pobliską drogę Via Nova. Zagubione w historii miejsce zostało ponownie odkryte w latach 20. XX wieku przez lokalnego archeologa, który rozpoczął wykopaliska. Jednakże, gdy w dole rzeki zbudowano elektrownię wodną, miejsce zostało zalane i przekształcone w zbiornik wodny.
Inne odkrycia na tym terenie obejmują pozostałości rzymskiej łaźni, świątyni i dużego obszaru mieszkalnego. Miejsce to zawiera również kilka struktur obronnych, w tym mury i wieże, co wskazuje, że osada była silnie ufortyfikowana. Czy możesz sobie wyobrazić, jak wyglądał ten fort, gdy tętnił życiem rzymskich żołnierzy? Numer 12. Posągi Buddy zostały odkryte w rzece Yangtze, w południowo-zachodnich Chinach z powodu suszy i fali upałów. Posągi zostały znalezione na najwyższej części rafy zwanej Foliang w Chongqing. Jeden z posągów przedstawia mnicha siedzącego na lotosowym cokole. Rzeka Yangtze jest trzecią najdłuższą rzeką na świecie i ważnym źródłem wody dla Chin, zapewniając wodę pitną dla prawie 400 milionów ludzi. Obniżający się poziom wody spowodował wyschnięcie aż 66 rzek w 34 prowincjach Chongqing. Przyciągnęły one również uwagę entuzjastów i turystów. Gu Yunfeng, mężczyzna, który usłyszał o wynurzeniu się niegdyś zatopionej wyspy, postanowił popłynąć na nią, aby zobaczyć 600-letnie posągi. Powiedział: "Nie sądzę, że doświadczymy tego ponownie, gdy poziom wody powróci, więc jestem tutaj, aby to zobaczyć. To kultura, którą pozostawili nam nasi przodkowie." Numer 11. W 2022 roku zespół niemieckich i kurdyjskich archeologów odkrył miasto liczące 3400 lat, które niegdyś było częścią Imperium Mitanni, położone wzdłuż rzeki Tygrys w Iraku. Osada została odkryta, gdy poziom wody gwałtownie spadł z powodu ekstremalnej suszy w regionie, wydobywając miasto na powierzchnię z wód zbiornika Mosul. Uważa się, że miasto było ważnym ośrodkiem w Imperium Mitanni, które obejmowało części dzisiejszej Syrii, Iraku i Turcji. Miasto obejmuje pałac i kilka dużych budynków, w tym masywną fortyfikację z murami i wieżami, monumentalny budynek magazynowy i kompleks przemysłowy. Naukowcy odkryli również 5 ceramicznych naczyń zawierających archiwum ponad 100 tabliczek z pismem klinowym. Te tabliczki z pismem klinowym pochodzą z okresu środkowo-asyryjskiego, krótko po trzęsieniu ziemi, które zniszczyło miasto w 1350 roku przed naszą erą. Zespół archeologiczny przeprowadził wspólne wykopaliska na stanowisku w styczniu i lutym 2022 roku. Byli pod ogromną presją czasu, aby jak najszybciej odkopać i udokumentować części dużego, ważnego miasta, zanim zostanie ono ponownie zatopione. Numer 10. Rok 2022 był rokiem suszy w wielu częściach świata. Jednak susza, która nawiedziła Europę, ujawniła flotę 20 nazistowskich okrętów wojennych, które zatonęły w Dunaju podczas II wojny światowej. Okręty te należały do hitlerowskiej floty czarnomorskiej i zostały zatopione w 1944 roku podczas odwrotu armii niemieckiej przed siłami radzieckimi. Flota składała się z dziesiątek okrętów wojennych, a niektóre z nich wciąż mają działa, wieżyczki, mostki dowodzenia i złamane maszty. Uważa się, że pod piaszczystymi brzegami rzeki spoczywa znacznie więcej okrętów. Zatopione statki znajdują się zarówno w serbskiej części Dunaju, jak i w sąsiedniej Rumunii, a szacuje się, że na całej rzece znajduje się do 100 statków. Według ministra transportu Belimira Tradzilowicza w odsłoniętych wrakach ukrytych jest około 10 tysięcy materiałów wybuchowych, co stanowi poważne zagrożenie dla każdego, kto się z nimi zetknie. Numer 9. Mormon Island to miasto duchów, które zostało zatopione pod jeziorem Folsom w Kalifornii po wybuchu tamy Folsom w 1955 roku. Jednak ze względu na suszę w ostatnich latach, poziom wody w jeziorze Folsom spadł na tyle nisko, że odsłonił pozostałości niegdyś kwitnącego miasta z czasów gorączki złota. Miasto zostało założone przez poszukiwaczy złota w latach 40. XIX wieku, w tym grupę ochotników mormonów, którzy pomagali w wojnie meksykańsko-amerykańskiej w latach 1846-1848. W 1853 roku była to osada licząca około 2,5 tysiąca osób z 4 hotelami, 5 sklepami ogólnospożywczymi i dobrze prosperującym obszarem handlowym. Odkryte pozostałości miasta obejmują fundamenty budynków, cegły, potłuczoną ceramikę i zardzewiałe gwoździe. Od tego czasu stało się popularną atrakcją dla odwiedzających, którzy chcą zobaczyć pozostałości miasta. Odwiedzający są jednak proszeni o niezabieranie artefaktów i pozostawienie jedynie śladów stóp. Numer 8.
Phokpal Spin to stanowisko archeologiczne znajdujące się w Parku Narodowym Phom Kulen w prowincji Siem Reap w Kambodży. Miejsce to znane jest jako Dolina Tysiąca Ling. Stanowisko znajduje się wzdłuż 150-metrowego odcinka rzeki Stung Kpal Spin. Koryto i brzegi rzeki pokryte są setkami ling, reprezentujących hinduistycznego boga Siwę oraz Jonis, żeński odpowiednik lingi. Lingi te są pomysłowo wyrzeźbione w formach piaskowca w korycie rzeki. Uważano, że lingi i Jonis uświęcają wodę rzeczną, która następnie płynie w kierunku Angkor i jego świątyń. Kpal Spin zawiera również różne rzeźby hinduskich postaci mitologicznych, w tym przedstawienia Shivy, Vishnu, Brahmy, Lakshmi, Ramy, Hanumana oraz zwierząt, takich jak krowy i żaby. Rzeźby zostały stworzone w XI i XII wieku za panowania króla Surya Varmana i króla Udyaditya Varmana II. Lingi i rzeźby pozostawały ukryte pod wodami rzeki Stung Pal Spin przez wieki, aż zostały ujawnione, gdy poziom wody spadł podczas pory suchej. Francuski badacz Jean Bulbet odkrył je w 1969 roku. Badał on obszar podczas pory suchej, gdy poziom wody był niski, odsłaniając skomplikowane rzeźby, które wcześniej były zanurzone pod wodą. Numer 7. Poważna susza w Hiszpanii doprowadziła do ponownego pojawienia się dawno zaginionej wioski San Roma. Wioska została zatopiona w 1963 roku, kiedy zbudowano pobliską tamę, ale susza spowodowała spadek poziomu wody w zbiorniku, odsłaniając ruiny wioski. W systemie rzecznym Ter Llobregat, głównym źródle wody dla Barcelony, zbiorniki zmniejszyły się do zaledwie 27% swojej pojemności. Skłoniło to urzędników do ostrzeżenia o potrzebie podjęcia środków nadzwyczajnych w celu oszczędzania wody. Gdy wioska San Roma wypłynęła na powierzchnię, widoczny stał się XI-wieczny kościół, pusty cmentarz i fundamenty innych budynków. Uważa się również, że wioska została opuszczona w XV wieku z powodu wybuchu epidemii dżumy, ale później została ponownie zamieszkana. Po prawie 60 latach zanurzenia, ponowne odkrycie wioski przyciągnęło turystów zainteresowanych poznaniem jej historii i architektury. Susza w Hiszpanii doprowadziła również do ponownego odkrycia innych zatopionych wiosek i struktur, w tym wioski Mirones, zatopionej w latach 50. i ujawnionej w 2017 roku, oraz wioski Mediano, zatopionej w latach 70. i ujawnionej w 2019. Numer 6. Wodospad Niagara należy do największych i najbardziej znanych wodospadów na świecie, oferując zapierający dech w piersiach widok. Ale czy wiesz, że został on odwodniony przez armię amerykańską w 1969 roku? Amerykańska strona wodospadu została przekierowana na stronę kanadyjską na kilka miesięcy w ramach masowego projektu odwadniania w celu oceny erozji. Miało to na celu usunięcie nagromadzonych skał u podstawy wodospadu, które zmniejszyły wysokość wodospadu o połowę od 1931 roku. Proces ten został powtórzony w 2004 w celu wymiany dwóch mostów. Inżynierowie zbudowali tymczasową zaporę między amerykańską stroną rzeki Niagara a wschodnim krańcem wyspy Koziej, zatrzymując przepływ wody. Istnieje kilka mitów i legend na temat tego, co może kryć się pod wodospadem Niagara. Jedna z najpopularniejszych dotyczy statku parowego Maid of the Mist, który pływał w pobliżu wodospadu w XIX wieku. Wodospad nie został całkowicie osuszony, ale proces odwadniania pozwolił ludziom zobaczyć nagą skalną ścianę wodospadu Niagara. Numer 5. Około 800 szkieletów zostało odkrytych, gdy odsłonięto starożytne zamarznięte jezioro znane jako Ropkund Lake. Jezioro Ropkund znajduje się na wysokości ponad 5000 metrów w Himalajach w Indiach. Pochodzenie tych szkieletów przez długi czas pozostawało tajemnicą. Analiza starożytnego DNA z 38 szkieletów ujawniła, że należały one do trzech genetycznie odrębnych grup. Grupa 23 osób miała przodków mieszczących się w zakresie dzisiejszych Azjatów Południowych, podczas gdy 14 z nich miało przodków typowych dla wschodniego regionu Morza Śródziemnego. Datowanie radiowęglowe wykazało, że szczątki te pochodzą z okresu od roku 800 naszej ery do 1800 naszej ery. Istnieje jednak wiele teorii na temat pochodzenia szkieletów z jeziora Ropkund. Lokalny folklor opisuje pielgrzymkę do świątyni górskiej bogini Nanda Devi, podjętą przez królewską kompanię. Inne teorie sugerują, że szkielety były szczątkami armii lub grupy kupców złapanych podczas burzy lub ofiar epidemii.
numer 4. W 2022 roku susza ujawniła również starożytny pałac i miasto w Iraku. Obniżenie poziomu wody w zbiorniku w północnym Iraku odsłoniły ruiny z czasów Imperium Mitanni, które istniało od XV do XIV wieku przed naszą erą. Miejsce znane jako Kemune zostało odkopane przez zespół irackich i niemieckich archeologów, którzy byli w stanie częściowo odkopać 8 z 10 pomieszczeń w kompleksie. Zespół odkrył również 10 tabliczek z pismem klinowym i cegły używane jako płytki podłogowe. Jedna z tabliczek wskazuje, że miejsce to może być starożytnym miastem Zakhiku, wspomnianym w innych dokumentach, co sugeruje, że miasto istniało przez co najmniej 400 lat. Odkrycie tego starożytnego pałacu i miasta jest znaczące, ponieważ rzuca światło na stosunkowo nieznane imperium, które rozciągało się od wschodniego regionu Morza Śródziemnego w dzisiejszej Turcji i Syrii do wschodniej części północnego Iraku. Większość tego, co wiemy o imperium, pochodzi z korespondencji między królami Mitanni a Egiptem i Asyrią. Numer 3. Jezioro Meat, położone w Nevadzie, doświadczyło w ostatnich latach poważnej suszy, co doprowadziło do znacznego spadku poziomu wody. Niższy poziom wody doprowadził do niezwykłych odkryć na dnie jeziora, w tym kilku intrygujących przedmiotów. Jednym z najciekawszych odkryć jest wrak samolotu B-29 Super Fortress, historycznie cenny artefakt, który opowiada historię tego obszaru. Samolot rozbił się w jeziorze w 1948 roku, a kokpit pozostaje nienaruszony do dziś. Kolejnym odkryciem są pozostałości cementowni, która odegrała kluczową rolę w budowie zapory Hoovera w latach 30. XX wieku. Fabryka była wcześniej zakopana pod wodą na głębokości 35 metrów, ale stała się coraz bardziej widoczna, ponieważ jezioro nadal wysycha. Oprócz tych odkryć znaleziono również inne interesujące znaleziska, w tym wraki statków, łodzie rybackie i statki turystyczne. Wzdłuż brzegów jeziora znaleziono również wiele małych przedmiotów, takich jak plastikowe zabawki i kapsle od butelek, ale znaleziono także ludzkie szczątki w beczkach, co jest dość niepokojące. Numer 2. Ostatni raz francuski kanał Saint-Martin został osuszony w 2001 roku, jednak 15 lat później stało się to ponownie. Ujawniło to różne przedmioty ukryte pod wodą, w tym rowery, wózki sklepowe, a nawet pistolet. Zjawisko to przyciągnęło uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów, którzy byli zafascynowani zatopionymi skarbami kanału. Kanał Saint-Martin jest popularnym miejscem turystycznym w Paryżu, znanym z malowniczych mostów i wysadzanych drzewami brzegów. Kanał został pierwotnie zbudowany na początku XIX wieku w celu dostarczania świeżej wody do miasta i transportu towarów, ale dziś jest wykorzystywany głównie do celów turystycznych i rekreacyjnych. W kanale znaleziono kilka wózków sklepowych z lokalnych supermarketów, prawdopodobnie porzuconych przez osoby, które je ukradły. W kanale znaleziono również pistolet, co skłoniło lokalną policję do zbadania, czy został on użyty w przestępstwie. Oprócz współczesnych przedmiotów, podczas suszy odkopano kilka historycznych artefaktów, w tym stare monety i fragmenty ceramiki. Numer 1. Bombay Beach to niewielka społeczność położona na wschodnim brzegu Salton Sea, słonowodnego jeziora w hrabstwie Imperial w Kalifornii. Zostało ono utworzone przez powódź w 1905 roku i było niegdyś popularnym miejscem turystycznym. Jednak Salton Sea skurczyło się z powodu suszy i przekierowania wody, co doprowadziło do znacznego wzrostu zawartości soli. Rosnąca zawartość soli spowodowała spadek populacji ryb i innych organizmów wodnych w morzu, tworząc smród, który odstraszył mieszkańców i turystów. W wyniku pogarszającego się stanu morza Salton, Bombay Beach zamieniło się w miasto duchów, a wiele firm i prywatnych właścicieli gruntów zostało zmuszonych do opuszczenia tego obszaru. Populacja społeczności spadła z 366 w 2000 roku do 231 w 2020 roku. Pomimo ponurych warunków, Bombay Beach stało się również atrakcją dla turystów i miejskich odkrywców, których przyciągają opuszczone budowle w mieście. W mieście odbywa się również coroczny festiwal sztuki o nazwie Bombay Beach Biennale, który pomógł przyciągnąć więcej odwiedzających. Jak myślisz, co zostanie znalezione w przyszłości? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę.
Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.